Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. W odpowiedzi rzekł do niego Nikodem: Jakżeż to się może stać? Odpowiadając na to, rzekł mu Jezus: Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Ponowne duchowe narodziny są możliwe wyłącznie dzięki Duchowi Świętemu. Misterium paschalne dopełnia się w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy to Duch Boży wylewa się na Kościół i na każdego z nas. Chrystus na kilka lat przed tym wydarzeniem przekonuje Nikodema i pozostałych swoich uczniów, aby otwarli swoje serca i umysły na natchnienie Jego Ducha. Duch, podobnie jak wiatr, wieje, kędy chce. Owocność życia człowieka duchowego nie mierzy się ludzkim wysiłkiem, ale elastycznością, czyli zdolnością do poddania się natchnieniom tego Ducha. Słowa Jezusa wydają się Nikodemowi zbyt wielką abstrakcją. Jezus to rozumie i wyjaśnia, że dopiero kiedy otrzyma Ducha Bożego, pojmie, co znaczy nowe stworzenie. Kiedy Duch Boży zacznie w nim działać, wówczas otworzą się jego oczy i zobaczy, jak wielkich dzieł Bóg będzie dokonywał w nim i przez niego. Dziś także nam trzeba się otworzyć na działanie Bożego Ducha, aby nasze życie wewnętrzne nabrało większego dynamizmu. Nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił. Aby wstąpić na wyżyny, trzeba najpierw zstąpić na niziny. Ruch zstępujący nazywamy w teologii kenozą, czyli uniżeniem. Chrystus uniżył samego siebie, stając się podobnym do nas. Uznany tylko za człowieka, uniżył się jeszcze bardziej, stając się sługą i niewolnikiem każdego z nas. To właśnie ta kenoza, to uniżenie spowodowało jego ostateczne wywyższenie. Kto się uniży, będzie wywyższony. Tylko przez pokorę można wejść do nieba. To nazywamy nowymi narodzinami, nie z ludzkiego nasienia, ale z Bożego Ducha.